Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Pogrążony w kryzysie, zespół WKS-u nie był faworytem w starciu z bardzo dobrze spisującą się w tym sezonie drużyną z Gdyni. Mecz od samego początku potwierdzał te prognozy. Śląsk objął prowadzenie po dwóch rzutach wolnych Jarvisa Williamsa. Amerykanin był zdecydowanie najlepszym graczem gospodarzy. Zapisał na swoim koncie 22 punkty oraz 12 zbiórek. Często jednak brakowało mu wsparcia w poczynaniach ofensywnych ze strony kolegów. Goście zdominowali rywalizację na tablicach, mieli także zdecydowanie lepszą skuteczność od wrocławian. Gdynianie imponowali zwłaszcza rzutami za 3 punkty. W taki sposób do kosza trafiło aż 8 z 12 graczy ASECO, którzy pojawili się na parkiecie w hali Orbita. W połowie drugiej kwarty przewaga gości osiągnęła 10 punktów. Koszykarze Śląska kilkukrotnie zmniejszyli straty do 6 oczek, ale wtedy rywale znów odpowiadali celnym rzutem z dystansu. Przełomowy moment meczu nastąpił pod koniec trzeciej odsłony z ławki. Wyrzucony został pierwszy trener wrocławskiej drużyny Emil Rajkowicz. Macedończyk zareagował impulsywnie i wbiegł na parkiet, by oprotestować jedną z decyzji sędziowskich. Do końca meczu zespołem kierował jego asystent Radosław Chyży. Przewaga gości urosła w tym momencie do 15 punktów. W ostatniej kwarcie goście z Gdyni jeszcze ją powiększyli. Śląsk stracił nie tylko kolejne zwycięstwo, ale najpewniej też swojego trenera. Rajkowiczowi grozi bardzo długa dyskwalifikacja. Pojechał dziś z zespołem na mecz do Koszalina, ale wiele wskazuje na to, że nie poprowadzi drużyny w tym spotkaniu. Czekamy na decyzję ligi. Ona powinna zapaść tuż przed meczem. Na koniec optymistycznie. Podczas przerwy spotkania Śląska z ASECO na parkiecie w hali Orbita zaprezentowali się młodzi koszykarze. To uczestnicy turnieju Mini FIBA Europe Cup. Zawodnicy z 4 wrocławskich gimnazjów pod nazwami klubów, z którymi Śląsk rywalizował w pierwszym etapie Pucharu Europy, grają między sobą. Akcja organizowana przez Śląsk trwa już od kilku miesięcy. Cieszy oko, że rosną nam następcy naszych wrocławskich koszykarskich legend. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl.